Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zdrożyłem was bardzo serdecznie na grę Mob Factory, moi drodzy. Zaczynamy rozgrywkę od razu na samym starcie. Mamy tutorial, musimy postawić sobie kuszę, to jest swego rodzaju Tower Defense. Oczywiście uwielbiamy Tower Defense, więc gramy w to. Place crossbows to stop the worms. Okej, okay, czyli to jest nasza wieżyczka, dobra, to jest nasza kusza. A to jest, rozumiem, droga, po której to idzie, więc chciałbym to pewnie postawić tak. Ile to kosztuje? Dwa, ale dwa czego? Skąd mam wiedzieć, ile mogę jeszcze postawić? Drugie przydałoby się postawić pewnie tak. I to są chyba najlepsze możliwe ustawienia w chwili obecnej. No dobra, to już. Dobra. The worms unpause the... Aha, dobra, czyli tu. Dobra, i puszczamy. Czy będą leciały? Czy będzie szło to wszystko? Na razie nie widzę. Aha, fala pierwsza za ileś sekund. Nie mamy też, widzę, opcji przyspieszania. Aha, spacją też możemy to robić. Aha, tu przenosi itemki, nie potwory. Czy nie przeciwników. Dobra, strzela, ej. Działa sobie, rzeczywiście. Kliknij na przedmiot, żeby go podnieść. No dobra, mamy jakieś przedmioty, rzeczywiście. Co to jest? Aha, to jest łuska ich. Okej. Okay. Aha, i możemy teraz łuski jakby zrobić jeszcze na inne przedmioty. Okej. Okay. Niech będzie w takim razie. Bardzo spoczko. Mamy więcej tego. Assembler, craftuje nowy przedmiot. Okej. Okay. I to jest jakiś piec swego rodzaju. I on oczekuje. Ja rozumiem, że mogę w nim... robić więcej rzeczy, tak to chyba wygląda. Nie widzę też, żeby były jakiekolwiek inne. A chwila, mógłbym jeszcze kuszę tu zrobić. Na logikę. O. A jest zablokowana. Aha. Dobra, czyli nie mogę w ten sposób zrobić. No dobra, no na razie sobie powinny radzić. Dobrze, teraz tak. Połóż assembler. Wybierz bronze. Click and select the bronze coins. Ok, czyli potrzebujemy wybrać coiny. Czyli to wybieram. Ok. Drag converse along the enemy path to your assembler. Okej, czyli tutaj troszeczkę się bawimy już, jeśli chodzi o to. Czyli teraz tak. W ten sposób. Chociaż, czy to jest dobre rozwiązanie w tym momencie? Bo, idzie w tym kierunku. Dobra, to tak, to jest sensowne. Dobra, już się zacząłem zastanawiać. Teraz tu i tu. Tak to zadziała? Czy to wszystko tak zadziała? Dobra, no dobrze zadziała, z tego co widzę. Ej, no jest okej, czyli budujemy trochę taką maszynerię, jakby nie patrzeć. Dobrze, dalej. Tutorial skończony. A, to dziękuję, jakby super w takim razie. Nie wiem dalej, ile mam tych pieniędzy, powiedzmy, gdzie mam na to patrzeć. Dobra, musimy na Boy Islands. O, dobra, w tym momencie. Co to jest to oko? Czyli rozumiem, że mogę tylko za monety, 10 monet. Gdzie są moje monety? Ja bardzo bym chciał wiedzieć, ile mam monet. Czy jestem jakiś ślepy, naprawdę? Czy jestem jakiś ślepy? Aha, bo to jest przybliżanie, to jest oddalanie. A tu są monety. A, mam dwie. Dobra, czyli tu będzie cały mój ekwipunek. Czyli musimy teraz chwilę potworzyć jakby tego wszystkiego. Mógłbym w teorii pewnie też drugi piec zrobić, jeśli bym potrzebował. Żeby zrobić... A, no i tu wykorzystujemy 6 tego. No nie jest to po prostu za szybkie w chwili obecnej. Nie jest to jakoś wybitnie szybkie. Mógłbym też postawić drugi piec, myślę. Chwila, czy mogę? A nie, bo tu muszę postawić. Pyk. I teraz jemu ustawić też monety, żeby robił. Dobra, teraz oba powinny robić tego, więc wystarczy, że wchodzi do jednego, on zbiera i powinienem być w stanie tworzyć w obu. Dobra, mamy 5 monet. Czy ta druga też będzie w stanie tworzyć? Chciałbym bardzo, żeby ta druga też była w stanie tworzyć. Bo potrzebujemy 10. Nie wiem, co to było to oko właśnie, więc to już troszeczkę inaczej. Tu też piecu nie postawimy. Konwertuj przedmioty. Okej. Okay. Robicie? Robicie? Czy nie robicie? Crafting. A tu? Waiting. Aha, bo potrzebujesz 5. To... Jak mam to rozumieć? Czyli sam nie mogę mu dać? 4, 5. Crafting. Aha, ten po prostu nie craftuje. Bo do niego nie trafia. Mhm. Czyli po prostu jesteśmy jakby zmuszeni zrobić to w jeden sposób? No bo chyba nie możemy rozdzielić tego. Chyba żebyśmy te zrobili na jeden, a ten zrobili na drugi. Ej, to jest jakaś opcja. Moglibyśmy to zrobić, myślę. Więc to zostawimy tak. A tu zrobimy sobie tak. Tu zrobimy sobie... Gdzie jest ten piec? Tu. Zrobimy sobie piec tak. A tu zrobimy sobie conveyor w ten sposób. Okej, co to jest? Aha, bo tu te konwejory jeszcze jadą, dobra, wszystko jasne. Dobra, to sobie zbieram, bez problemu.
Dobra, czyli tak, część rzeczy, która pójdzie tu, to pójdzie tam, a część rzeczy pojedzie sobie w tamto miejsce. Okej, okay, no to brzmi sensownie, mi się wydaje. Mamy 9 monet. To jest jeszcze... A czemu, dlaczego to zabiera 5, a to zabiera 1? Aha, nie, to nie miałeś tworzyć tego, miałeś tworzyć... Tak mówię, dlaczego tych konwejorów tyle wyszło? Mówię, co to się dzieje, kurde? A on je produkował cały czas. Nie potrzebujemy ich. O kurde, dobra, niech będzie. Jeden i... drugi. I tworzy monetę. Dobra, i się zbiera. I do tego kolejny. No trochę się to rozbija, ale jest okej. Okay. Dobra, mamy kolejną wyspę w takim razie. Możemy kupić tą wyspę. A nie, bo to są za te. Aha, bo to były srebrne monety. To są już pająki, są szybkie. Dobra, czyli potrzebujemy znowu kuszę postawić. Myślę, że to będzie na nic. O, mamy tylko jedną kuszę. Ha. Huh. Dobra, to może musimy ją postawić. Czy ja jestem w stanie wyprodukować kuszę? Czemu to się zwisiło? Mogę mieć tylko jedno na raz, jakby? Tak mam to rozumieć? Wall blocks the enemy path. Aha, czyli mogę im wydłużać ścieżkę. Aha, w ten sposób. Dobra, czyli możemy zrobić tak. Aha, dobra, 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 wszystko jasne. Czyli w tym momencie musiałbym zrobić jakoś tak. Jeśli dobrze rozumiem. Teraz zrobić im tak. Tak. Teraz zrobić znowu. Aha, pójdą tędy. Nie możecie pójść tędy. Przez ścianę? Mogą iść po ścianie? Myślałem, że tędy pójdą. Jakby okej, dziwne trochę. No dobra, no to usuńmy kuszę. Dajmy sobie kuszę tu. Teraz to, co kraftuje nowe przedmioty, zrobimy sobie na końcu oczywiście. Co on kraftuje? Co potrzebujemy? Silver coins, is the boy new islands. Aha, potrzebujemy nowych rzeczy. Po prostu. Aha, bo potrzebujemy tych. Spawnuje robaki. Worm spawner. Czyli to są chyba pajęczyny. No dobra, niech będzie. A to jest skrzynka. Area damage crossbow. Co to jest area? Aha, zadaje obrażenia na jakiejś strefie. Aha, to w ten sposób działa. No dobra, to usuńmy tego i postawmy to tutaj. A drugą kuszę postawimy sobie tu. O, prawie sięga praktycznie zasięgiem. Dobra, startujemy. Aha, bo to było spauzowane. Aha, fala pierwsza, dobra, się robi. Co to nam daje? To jest... Aha, opisz buga. Opisz robaka oczywiście. Dobra, powolutku się uczę. No dobra, dostają... O, dobra, dookoła praktycznie zadaje obrażenia. To fajnie. To fajnie. I tam dobija. A, musimy teraz zrobić jeszcze ten konwejor cały. Dobra, wydaje mi się, że szybciej niż tu nie będą ginąć. Postawimy sobie na oczywiście tych miejscach, gdzie możemy. Raz, dwa. Tu sobie ciągniemy do samego końca. Pyk. W górę. I tu tak. Dobra. Chyba wszystko dobrze zrobiłem, mi się wydaje. Więc sobie lecą teraz... A, halo, tu są jeszcze pajęczynki, które... Aha, to jest źle. Halo, to jest źle. To jest źle. To musi być tak. Dobra. Teraz powinno być okej. Mamy 7. Co możemy skraftować? Splitter. Pushes items off evenly to either side. A, i teraz możemy zrobić 2 piece. To jest spoko. Skraftuj jednego takiego. I wchodzi to do niego? W ogóle wchodzi. Dobra, ile masz? Czekasz na 12 przedmiotów, dobra. Ja w ogóle chyba nie mogę mu w żaden sposób dać tych przedmiotów, nie? Bo niektóre rzeczy mogę podnosić, ale niektórych nie mam opcji w ogóle. Scale. Ja bym bardzo chciał... O, monety, dobra. Niech się produkuje. To teraz tak, to możemy usunąć. Postawić do góry, to usunąć. Tu zrobić drugi piec wtedy. Ustawić go na... O, na coiny. Oczywiście brązowe. A i to i tak, a i to i tak samo rozdziela. Ja nie muszę nic robić, okej, okay, to nie spodziewałem się tego. Dobra, teraz ciebie na sortownik. Niech będzie jakiś sortownik, żebyśmy mieli jakiś, niech sobie coś tam będzie. Nie wiem co prawda do czego miałoby się to nam jeszcze wykorzystać, ale niech będzie. Nie możemy też chyba kurz upgrade'ować w żaden sposób, mi się wydaje. To jest troszeczkę smutne, ale no niech będzie. Dobra, potrzebujesz ostatnią, to jest ostatnia. Dobra, jest produkcja zakończona. I teraz tak, możesz zrobić, żeby robaki się spawnowały. Co mogłoby być ok, ale nie mamy kuszy. Możesz też robić srebrne monety. Dobra, to zrób srebrne monety w takim razie. Myślę, że to jest ok inwestycja na chwilę obecną. No a tutaj patrzcie, samo się jakby, nie muszę nic robić. W teorii mógłbym to usunąć i zrobić tak.
z tego co rozumiem. To jest pewnie jakbyśmy chcieli potem kolejne konwejory sobie zrobić. O, pyk, pyk, raz, dwa, raz, tu. Dobra, no to działa okej, to działa dobrze. O, i są monetki, proszę bardzo. Czy ty robisz kolejne monetki? Aha, potrzebujesz... Aha, i tu jest most, czyli potrzebujesz monetek brązowych, tak mam to rozumieć? Czyli muszę teraz tobie dostarczyć, żeby one tu wjechały? No dobra. Tylko to nie będzie już takie banalne, powiedzmy. Okej, czyli to musiałoby wtedy... No kurczę. To musiałoby wjeżdżać jakoś tak. Czy przez ten most rzeczy są w stanie jechać? To nie tak. To idzie w górę. O kurde, czyli o to chodzi. O to chodzi, wam powiem. Co to jest w ogóle? To jest merchant. Okej, witam. Jestem normalnym, sprzedaję legalne bronie. Okej, i mamy kuszę albo ten area slow. A tu jest jeszcze coś trzeciego za więcej pajęczyn. Dobra, weźmy trochę tych pajęczyn. Zobaczymy, potrzebuję 16, żeby kupić. Niech to sobie tu leci powolutku. Dobra, bardzo fajnie. Pyk, pyk. Pająki proszę mi załatwiać. Jeszcze jedno. Na pewno kuszę bym kupił. Bardzo chętnie. I za jeszcze jednego scale'a kupiłbym drugą kuszę. To byłoby ok. Wtedy można byłoby coś więcej podziałać. Wtedy można było więcej by tych robaczych spawnerów robić. Co to jest? Cyclops, short range weapon. Ok. Bierzemy w takim razie. Niech to się kraftuje. To jest źle postawione znowuż. To musi się kraftować tak. To teraz tak, potrzebuję, żebyś ty skraftował trochę... a nie, chwila, bo ty nie możesz robaków kraftować. Ty możesz kraftować robaki. A ile masz itemów? 33 na 6, dobra. Skraftuj robaki. Myślę, że możesz z dwa takie skraftować. Dobra, i teraz będę musiał to tylko dobrze rozstrzygnąć, szczerze mówiąc. Aha, będę mógł po prostu tu postawić kuszę teraz na długość. To też jest jakaś inwestycja. No dobra. Tylko teraz potrzebujemy kuszę, która będzie strzelała tu. Czy kusza może strzelać tu? Nie, tu jest kusza zasłonięta. No dobra, trudno. To tak to wygląda. Obecnie. Aha. Tylko trochę się problem z tym zrobił. Aha, i dostajemy obrażenia. Dobra, czyli nie może być aż tak prosto, powiedzmy. To jak to teraz zrobić? To teraz w teorii moglibyśmy zrobić kuszę tu i wysłać robaki tędy. Bo one będą szły najkrótszą drogą. W sensie to jest wiadomo, to jest... A, dobra, ty już tego nie rób. Ty się przestaw na srebrne. Potrzebujemy, żebyś ty robił konwejory. Dobra. Powoli, naprawdę powoli się uczył. To jest takie straszne rozkminianie wszystkiego. Ale dobra, jest w takim razie cokolwiek. Dobra, to spróbujmy w takim razie kupić kolejną wyspę. Tutaj jest spauzowane, nie problem. Może sobie lecieć dalej, a w międzyczasie... Chociaż nie, musi być spauzowane, bo to są te całe pająki. Tu jest cyklop, który robi coś. Nie mam pojęcia, co robi. A fast short range weapon. Damage 0,7, a to ma ile obrażeń? 0,8, ale to ma lepszy cooldown. No dobra, to usuwamy i kuszę stawiamy sobie w tym kierunku. Okej. Chociaż czy to jest lepiej w tą, czy lepiej w tamtą, to ciężko stwierdzić. Ja cały czas zapominam o tym, że przecież ja mogę równie dobrze postawić sobie cyklopa tu. I one będą musiały po prostu przechodzić. Jakby to jest kwestia, o której ja zapominam cały czas. O, możemy na przykład zrobić też tak. A właśnie, jeszcze skrzynka jest do otwarcia. Dobra, dostaliśmy kolejne rzeczy. Więc mógłbym sobie to równie dobrze w ten sposób wykorzystać. Wiadomo, a ile kosztuje w ogóle produkcja bloków? Jeden! Ej, to nie jest drogie. To mógłbym sobie tu zrobić tak naprawdę takie bardzo długie te tereny. A mogę w ogóle to usunąć? Nie mogę usunąć, dobra. To już jest przynajmniej potwierdzone. Dobra, to tu możemy jakby... Chwila, nie? On tu i... On... Musielibyśmy to jakoś tak postawić, żeby mieć jak najdłuższe te do wykorzystania. A tędy też możecie iść. Tędy nie możecie iść. Dobra, 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 dobra. Teraz możemy dać cyklopsa, który będzie bił tu. I możemy dać kuszę, która będzie biła tu. A ta kusza jest akurat trochę bez sensu. To moglibyśmy usunąć i tu postawić tego. O, i on tu będzie zadawał obrażenia dookoła. Ta kusza jest ok, a tu jeszcze możemy kuszę postawić. No dobra, no i teraz powinno być ok.
Teraz jakby powinno być wszystko zabezpieczone, czyli musimy też zrobić bloczki. To nie rób monet, tylko rób bloczki. To jest na razie to, co dla nas jest najważniejsze. I tu są pająki, więc może rzeczywiście z pająków będzie potrzeba. Na razie zrobimy sobie dostawkę. Nie wiem, czy czegoś jeszcze tu nie będę. Chociaż nie, tu będą tylko pająki, ale... Aha, bo nie mogę tak, mogę tylko główną ścieżką. Dobra, wszystko jasne. To zrobimy sobie w ten sposób. Poczekamy sobie na troszeczkę rzeczy. Mamy bloczki. Bardzo fajnie. I będziemy mogli tymi bloczkami sobie dalej pocisnąć. Aha, jeszcze tu musimy zbierać cały czas. Pyk, pyk. Dobra, trzeba poczekać jeszcze. Trzeba jeszcze poczekać. To ty też się przestaw na robienie tego. Jest dobrze, na razie jest okej. Moglibyśmy też więcej tych pieców chyba postawić, chociaż... No, można byłoby zrobić jeszcze ze dwa piece. Dobra, to zróbcie jeszcze ze dwa piece. Ten sobie co produkuje? Ten miał sobie produkować monety. On cały czas zbiera te pajęcze. Nie wiem, czy jemu nie powinienem dać czegoś innego do roboty, tylko nie wiem, szczerze mówiąc, czego. Dobra, niech robi te robacze. To będzie, myślę, okej na razie. Niech sobie robi w ten sposób, będzie dobrze. Bo tu potrzebujemy jednej srebrnej monety, do której będziemy sobie zaraz dążyć, moi drodzy. Tylko liczę na to, że to rzeczywiście spoko podziała. O, w ten sposób. Dobra, i to już sobie leci tutaj. Na razie i tak mogę to... O Jezus, ile to tego w ogóle leży. Możemy to pozbierać, żeby mieć na jakąś wieżyczkę czy cokolwiek takiego. O, możemy sobie właśnie kupić wieżyczkę, na przykład cyklopa i kupić tu kolejnego cyklopa. I kolejny w teorii mógłby jeszcze być tu. Tylko potrzebujemy, żeby się porobiło trochę tych rzeczy. Dobra, jest jeden piec, który będziemy mogli tu wykorzystać sobie jakoś zaraz. Dobra, na razie płytki. I potrzebujemy, żeby... To może w sumie tak sobie dojść, nie? Jakby bez żadnego problemu. O, jeszcze jeden. Dobra, jest. Pyk. I teraz możemy rozdawać to. Tylko czy to będzie wchodziło, mimo że oni nie wykorzystują tego? Aha, nie. Jeszcze nie będzie. Dobra, to jednego musimy już przestawić na monety. Niech sobie robi w ten sposób, a drugi będzie robił to. Dobrze. Pyk, dobrze. Leci po kolei. Bardzo ładnie leci po kolei. Jeszcze nawet nie patrzymy, jak ten cyklop zdziała. Cały czy tam cyklop. Dobra, to bierzemy. To idzie tu. To idzie tu. I teraz jedziemy ścieżką w górę. Tak naprawdę. Wydaje mi się, że wcześniej nawet nie będzie trzeba tego wykorzystywać w żaden sposób. Jezu, ile tu rzeczy się zbiera. Aha, on jeszcze potrzebuje brązowych monet. Okej. To dobra, to trochę się przyblokowaliśmy. Niech będzie w takim razie. Potrzebujemy to troszeczkę inaczej zrobić. Na razie to rozwalę, żeby nie doletywało. A to jest właśnie, to się wydaje takie proste, a jednak chwilę to zajmuje, nie? Ta kusza też tutaj se strzela bez nie wiadomo po co, szczerze mówiąc, ale okej. Czy ja mogę w ogóle kuszę za kuszą postawić? To jest kolejna kwestia. Nie, nie można, dobra. Potrzebujemy tych płytek jeszcze, dobra, płytki już można skończyć robotę i teraz trzeba jakoś to ogarnąć. Ja nigdy nie byłem z góry, mówię, najlepszy w tego typu grach, jeśli chodzi o takie ogarnianie. Tu możemy wziąć sobie te robacze dziury. Więc jakby jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie mogło pójść i wyglądać. Dobra, spauzujmy sobie. Teraz tak, potrzebujemy to trochę usunąć. Więc tak, w momencie, w którym to zjeżdża nam na dół. Nie wiem, czemu w ogóle jest takie. Okej, niech będzie. Zjeżdża na dół. Pójdźmy sobie na środek. Niech zjeżdża w dół. Co prawda to jest lekko marnowanie miejsca, mi się wydaje. Ale teraz tak, to powinno nam się rozdzielać. To jest sorter. Aha, i można go tak ustawić. To w sumie mógłbym go już tu wcześniej dać, żeby sortował i niech przerzuca w dół i w prawo. I teraz to sobie cofniemy. I teraz tak, w prawo będzie szło do pieca, który będzie kraftował nam brązowe monety. Bo czy potrzebujemy jeszcze do czegoś? W chwili obecnej? W chwili obecnej chyba nie, przynajmniej z tej linii, która tu idzie w tym momencie. Chociaż nie, moglibyśmy to jeszcze uprościć. Moglibyśmy to jeszcze uprościć w teorii. Dobra, spróbujmy to zrobić za pomocą tych płytek. A, tylko nie mamy jeszcze tylu tych płytek. Bo moglibyśmy to wszystko w ogóle odgrodzić jakoś tak, totalnie. Tylko chwila, nie. Jak to najsensowniej odgrodzić? Jakoś tak. I teraz tu, żeby szły dookoła. Więc teraz to moglibyśmy rozwalić. Dać tu kuszę, która zadawałaby obrażenia. Dobrze mówię? Nie, jeszcze dalej. Ile kusza ma zasięgu? Tyle? Chyba było idealnie. Dobra, jest idealnie. Kusza ma tyle zasięgu.
Teraz to robimy. Tu robimy płytki. Pyk. I teraz blokujemy. Zastanawiam się, jak to mądrze zrobić. Oni by musieli iść tu i zawrócić. Więc musiałem zrobić tak jakoś. Kurde, tylko nie mogę teraz. Nie mam tyle. Nie mam tyle rzeczy skraftowanych. To jest największy problem. Dobra, zróbmy na razie tak, jak było. Zróbmy na razie tak, jak było. Bo to jest za dużo kombinowania. Muszę mieć więcej rzeczy porobionych, żeby jakkolwiek z tym podziałać. Dobra, zazwyczaj tu już robaki giną. Więc powiedzmy, że tutaj pójdzie już w dół. Tu damy sobie piec, który będzie kraftował brązowe monety. Te brązowe monety będą wychodziły sobie tutaj. Do kolejnego pieca, który będzie kraftował srebrne monety, ponieważ stąd będzie nam szła linia, która będzie dawała mu te. I teraz on będzie produkował srebrne monety. Dobra. Aczkolwiek tu jest assembler, który będzie robił tego, więc moglibyśmy to jeszcze inaczej zrobić, gdzie dalibyśmy sobie tu jeden piec, dalibyśmy sobie tutaj... Chwila, gdzie jest? To jest tylko ten sorter, a gdzie jest ten, co skraftowałem go? Był jeszcze jeden. Aha, może w ekwipunku jest? Nie? Chwila, to był jeszcze taki rozdzielacz na dwa. No dobra, trudno, to jakoś trzeba to inaczej ograć. To usunę. Nie, no bo go tu nie ma. Jakby on tu powinien być. Ja jestem jak... Nie, ja czegoś chyba nie widzę. Dobra, zrobimy to tak. Nieważne, może być tak. Jak to zejdzie w dół, to te piece usuniemy. Jeden piec będzie tu, drugi piec będzie tu. Teraz z tego pieca będzie szło tak. To musimy zrobić w ten sposób i w dół. Dobra, powinno chyba działać. Dobra, jedzie tu i jedzie tu. Okej, okay. I tworzone są płytki, tylko że ty musisz produkować brązowe monety, a ty możesz produkować cegły póki co. Dobra. I do tego wchodzą, dobra, do tego wchodzą, do tego wchodzą i do tego też wchodzą. Tylko ten teraz produkuje tu na dół, więc to jest ten jedyny problem. Więc musielibyśmy to jeszcze zatrzymać, dajmy mu jeszcze moment, dobra. I teraz musielibyśmy zrobić to inaczej troszeczkę, z tego co widzę. Musielibyśmy to podciągnąć tak i to podciągnąć tak, żeby to sobie tu wyrzucało cały czas. I to powinno być chyba ok. A muszę mu zabrać te. A teraz tędy produkujesz. Ok, to może jeszcze inaczej. To może ciebie damy tak i ten piec sobie stanie tu po prostu. I będziesz tu produkował te cegły. Może jakoś w ten sposób. Bo to i tak powinno się przesunąć w drugą. Aha, teraz wszystko jedzie tu. Dobra, to potrzebuję zrobić jednego tego splittera, będzie najłatwiej. A, bo to nie tutaj się robi w ogóle. Ty robisz brązowe monety. Tutaj się robi te splittery. Potrzebuję splittera jednego. Czy ty jesteś w stanie mi go... Dobra, jesteś w stanie mi go skraftować, super. Halo? Gdzie on jest? Gdzie ten splitter niby? A tu jest! Dlaczego jest tu? Okej, to jest dziwne co najmniej. Dobra, to niech się skraftuje. Bardzo ładnie. Teraz znowu poprawimy. To jest dużo poprawiania i dużo grzebania, tak realnie. Nie ten splitter, ten splitter. Tak. I teraz mamy jeden piec, który idzie tu, drugi piec, który idzie tu. Ten piec produkuje monetę, a ten piec produkuje nam to. Dobra, mamy też pierwszą srebrną monetę, więc moglibyśmy kupić... A, za 10 srebrnych monet, to są srebrne i za brązowe. Dobra, wszystko jest jasne. Bardzo ładnie. Dobrze, na razie brązowych nie potrzebujemy, na razie brązowych mamy w miarę. Tu sobie wszystko leci, można byłoby to oczywiście rozbudować, ale potrzebujemy jeszcze. A i on sobie tu produkuje, no i spoko. Bardzo okej, bardzo okej. Nie, ty już nie rób przycisków, rób robaki. Tu sobie poustawiamy potem robaki, będzie można to na spokojnie porobić, myślę. Więc tak to wszystko wygląda. Tu jest produkcja, tam jest produkcja. Tu nie możemy robić niestety nic więcej. Moglibyśmy w teorii tu zrobić drugą linię robaków i tutaj produkować od razu monety brązowe. Co też byłoby w sumie, myślę, inwestycją, bo jakby w chwili obecnej tutaj to za bardzo nie ma sensu większego. Więc moglibyśmy dać sobie tutaj robaki. You cannot place difficult... A, nie możemy kłaść różnych. Aha, w ten sposób.
Czyli nie może być tu, gdzie są tego, nie mogą być robaki tam, gdzie są pająki. Okej, wszystko wydaje się dosyć logiczne. Także, moi drodzy, tak wygląda ta gierka. Ja mam nadzieję, że wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, czy chcecie więcej. Bo myślę, że jest dosyć ciekawa i dosyć fajna, jeśli chodzi o połączenie właśnie takiego tower defense'a razem z właśnie takim stricte budowaniem. Ja dziękuję serdecznie, trzymajcie się, po. No i cześć!